Przed nami mecz fazy grupowej. Presja jest ogromna. Najmniejszy błąd może drogo kosztować każdą z drużyn. A nam pozostaje czekać i patrzeć, kto wyjdzie zwycięsko z tej próby sił. Zaczął się mecz. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Interesująco. Fantastyczna sytuacja. No strzela, nie ma gola. Piłka uderzona w słupek, wraca do gry. Robi się niebezpiecznie. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Kurzawa. Ma możliwość zagrania do kolegi. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Podanie na skrzydło. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. O to chodziło! To dośrodkowanie trafia do obrońcy. Ładnie wymieniają podania. Dobra pozycja do oddania strzału. Będzie rzut rożny. Uderza, broni, piłka wychodzi w pole.
Kurzawa. Ma czas, żeby dośrodkować. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. João Moutinho. Piłka wyszła na aut. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. João Moutinho. Kapitalnie, z voleja. Znakomicie chwyta. Czy utrzyma się przy piłce? Ależ ładne, techniczne zagranie. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Jeremy Toulalan. Uwaga, zacentrował w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy to uderzenie? Ach, dosięgnął piłki, brawo. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Ładnie teraz Warnock. No zachwiał się, ale trzyma się na nogach. Jest zawodnik na... Jest szansa na gola. Jest okazja. Niestety piłka odbija się od bramkarza i wpada do siatki. To był świetny moment do zdobycia gola. Bramka do szatni. Ta sytuacja powinna dodać im pewności przed drugą połową. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0.
Bardzo ważny moment to było zdobyte prowadzenie tuż przed przerwą. Myślę, że zareaguje trener rywali. To będzie ostra wymiana zdań w szatni, a w drugiej połowie przed nami emocje. Właśnie rozpoczęła się druga część spotkania. Znakomicie ze skrzydła. Khedira. No piłkę odebrał i stracił. Dośrodkował. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Dobra interwencja obrońców. Podaje z powrotem. Szaleńczy atakuje obrońca. Tulalą. Dobra wymiana podań. Faul, gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Świetnie obronił ten strzał. Gdyby było mocniejsze, bardziej precyzyjne uderzenie, pewnie by jednak nie obronił tego. Tak, było groźnie. Ogromne uznanie dla bramkarza. Fantastycznie to wybronił. Wybijając główką, oddalił zagrożenie. Jeremy Tulalan. Ależ przytomne zagranie obrońców. To było przejęcie kluczowego podania. Kurzawa. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Gracze domagają się rzutu rożnego, ale piłka minęła linię boczną, a więc aut. Kurzawa. Wgrywa tę piłkę głową do partnera. No i mamy czarno na białym, kto ile był przy piłce. Porówno dla obu zespołów, to jest naprawdę mecz walki. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu.
Gwizdek, rzut wolny. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Dobrze się pokazał. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Nadal bez rozstrzygnięcia w tym meczu. Końcówka nader ciekawa. Ostatnie minuty meczu. Jeszcze wszystko może się zdarzyć, tym bardziej, że przed nimi stały fragment gry. Trybuny szaleją, takiego dopingu dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że oba zespoły to poniesie. Niestety, stracił piłkę. Dobrze, przebił się. No znakomicie, co teraz? Jest szansa, piłka w siatce. To kolejny gol potwierdzający ich dotychczasową przewagę w tym spotkaniu. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ma szansę dograć w pole karne. Oddaje strzał. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Dobre przejęcie, brawo! Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Piękne spotkanie, brawa dla napastników. Rzeczywiście pokazali nam, co to znaczy atak z prawdziwego zdarzenia. Byliśmy świadkami zabierającego dech w piersiach spotkania. Rzadko są takie mecze jak to dzisiejsze spotkanie. Szkoda, że to już koniec. Żegnam się z Państwem. Komentował Dariusz Szpakowski.